Cześć, tu Ranko. Pokażę Wam dziś, jak zagrać serce w załączniku. Wysłałam Ci serce w załączniku. Jak otworzysz, możesz nie odzyskać starych plików. Żeby zagrać serce w załączniku, potrzebujecie tylko czterech chwytów i są to chwyty. Desus 2. Adur. Edur. Oraz Fismol 7. W moich poprzednich filmikach z tą piosenką ten chwyt był zapisany jakoś inaczej, G coś tam, ale to było dlatego, że hashtag w opisie dawał mi jakby hashtag na cały filmik i dlatego zmieniłam. Ale ogólnie łatwiej wypowiedzieć Fismol 7. I można go zagrać właśnie w ten sposób, jak wam pokazuję, czyli na szóstym progu chwytam strunę G i C. Ale można też, też grać w taki sposób. Ten mi się wydaje po prostu łatwiejszy, a też łatwiej jest po prostu przesunąć się od tego desus, edur, do tego fis mol 7. Refren wygląda tak. W kółko. A zwrotki. Bicie jest bardzo proste, gdyż albo są to uderzenia w dół, albo standardowe bicie dół, dół, góra, góra, dół, góra. Ja, żeby otrzymać trochę bardziej miękki dźwięk, nie uderzam właśnie paznokciem tak jak teraz, tylko kciukiem i palcem wskazującym na przemian. Między refrenem a zwrotką robię takie małe przejście, ono jest właśnie na Fismol 7, że uderzam po prostu strunę G, C i E. Dobrze, zagrajmy sobie po prostu refren i zwrotkę. Wysłałam Ci serce w załączniku. Jak otworzysz, możesz nie odzyskać starych plików. Jak wirus się rozprzestrzeni, ustawienia zmieni. Jeśli szybko się nie spłoszy, to się strasznie rozpanoszy. Nie wiadomo skąd się wzięło, czy z kradzieży, czy przemytu, ale było trochę już poobijane, pewnie nieroztropnie używane. Więc kupił w sumie, bo mu się nudziło. Sam już serca nie miał, a znów mieć by było miło. Wtedy dostał tę wiadomość podejrzaną, choć wcale nie tak niespotykaną. Serce w załączniku, jak otworzysz, możesz nie odzyskać starych plików.